serdecznie w programie Futbolownia w kolejnym odcinku. Dzisiejszym moim gościem jest były trener reprezentacji Polski i słynnej też kadry olimpijskiej z 1992 roku z Barcelony, trener Janusz Wójcik. Witam serdecznie, panie trenerze. Witam wszystkich. Miło, bardzo miło, jeszcze milej. No i cieszę się, że mogę w tak ciekawym programie przekazać informacje. No, ciekawe. Dziękuję tutaj za tą pochwałę. Panie trenerze, od razu zacznę od pana jako dobrego motywatora, bo to się bardzo często przewija. O panu cały czas się wspomina jako tym takim człowieku, który potrafił silną ręką tych zawodników poukładać. Ja miałem okazję rozmawiać z trenera zawodnikami, czy to Sławek Majak, czy Andrzej Juskowiak, Piotrek Świerczewski. Oni też mi wspominali, że no, trener faktycznie słynął z tego, tej twardej ręki. Jak trenerowi to się udawało, że trener potrafił opanować tych piłkarzy? To było tak, że trener wybierał sobie tylko tych piłkarzy, którzy właśnie reagowali na taką silną motywację, taką mocną, twardą, cięty język, czy to było tak, że po prostu tacy zawodnicy się wtedy urodzili i trafili? Jak to trener ocenia? Była normalna selekcja, taka jaka właściwa, normalna, prawdziwa selekcja, jaka powinna być robiona, czy to do reprezentacji olimpijskiej, czy do pierwszej reprezentacji. Ja dobierałem przede wszystkim oczywiście, że umiejętności, ale i charakter. Jak miał jakiś misio, umiał piłkę kopnąć lewą, prawą, odbiła mu się od głowy parę razy, to nie znaczyło, że on musi od razu trafić do kadry, bo czy pisali o nim bardzo dobrze. On musiał mieć charakter, musiał mieć serce do piłki, do tego, co będzie robił. I tacy ludzie, nawet trochę niższe, słabsze umiejętności, wygrywali niejednokrotnie charakterem z tymi odrobinę lepszymi piłkarsko. To było niezmiernie ważne, bo później to się przekładało na grę, na trening, na postępowanie w ogóle zawodnika w drużynie, czy olimpijskiej, czy pierwszej reprezentacji, czy w kraju u nas, czy za granicą, jak pracowałem z różnymi drużynami czy reprezentacjami. Także to był jeden bardzo ważny też element w selekcji, którą jak prowadziłem do różnych kadr, to ten element odgrywał bardzo ważną rolę. A trener potrafił odrzucić właśnie jakiegoś takiego zawodnika? Kojarzę trener, kogo odrzucił ewentualnie ze względu na to, że przykładowo no był dobry, ale no gdzieś brakowało mu tych jaj przysłowiowych. Są różni. Różni odczuli to w różny sposób. W książce było kilku takich, o których trener wspominał. Ja mogę podać taki przykład, no, o którym wszyscy wiedzą i znają, bo to jest osoba, która teraz bardzo często komentuje różne mecze. Andrzej Juskowiak. Przecież wtedy, kiedy go powoływałem, czy do olimpijskiej, czy później do pierwszej, był królem strzelców, był wyróżniającym się zawodnikiem w Lechu Poznań. No, bardzo znany, młody, zdolny zawodnik, ale miał tam różne swoje fanaberie, takie, które przywoził z Poznania, z Lecha. Ja mówiłem mu: misiu, tu nie Poznań, tu wiesz, tu będziesz robił to, co ja ci powiem, a nie to, co ty chcesz, albo do czego cię przyzwyczaili tam twoi przyjaciele. A jak ci nie pasuje, to od razu, wiesz, proste podbicie i pociąg, i albo samochód i z powrotem. I on to odczuł, to boleśnie parę razy, z tym, że Andrzej bardzo się zmienił. Odwrócił się, skręcił praktycznie o 180 stopni i nie było później do niego żadnych zarzutów. Ja nie miałem przynajmniej, ale musiałem kilka razy po prostu bardzo ostro z nim zagrać. Ja z nim zagrałem wtedy.
No tak, że po prostu pogoniłem go z reprezentacji. Tak jak zagrałem, no to odczuł to nieprawdopodobnie, kiedy graliśmy z Turcją jeden z meczy eliminacyjnych w Istambule. Turcy za nim biegali, bo chcieli go kupić. No oczywiście tam menedżerowie jego i tak dalej. Ja powiedziałem, jechałem do ambasady na spotkanie. Powiedziałem, słuchaj, żadnych wywiadów, do hotelu wszyscy i na górę odpoczywamy, bo jutro gracie, a jeszcze dzisiaj odprawę będę miał z wami. No on się nie posłuchał. Ja dostałem cyk, bo moi wywiadowcy dali mi znać do ambasady, że pan Juskowiak sobie prowadzi dyskusje z dziennikarzami różnymi i tureckimi, i nie tylko, w hotelu. Konferencja prasowa praktycznie rzecz biorąc. No więc zabrali mnie, w auto mnie wsadzili, przywieźli mnie, ja z nienacka wpadłem, no i powiedziałem, no i co? No to powiedziałem, on wypier na górę, już. I przerwałem tą całą zabawę, a wieczorem zawsze w przeddzień meczu podawałem skład. No i nie ma go w składzie. I Brzęczek odzywa się i mówi, panie trenerze, zapomniał pan o kimś. Ja mówię, o kim zapomniałem, Juruś? Co się wcinasz? Mówię, co chcesz powiedzieć, chłopcze? Ja o niczym nie zapomniałem, ani o nikim. Ale zapomniał pan o Jusko. Ja mówię, tak? Tak myślisz? Nie, ja nie zapomniałem. Jusko będzie tam, gdzie powinien być. Za to, co zrobił, a czego nie powinien robić. O czym mu mówiłem. No i później czytam tych, którzy na ławce i nie ma Juskowiaka tak samo. No więc konsternacja, no podstawowy zawodnik. Okazało się, że pan Juskowiak z córkami na trybunki. Na trybunki, no ale to było ostre zagranie, tylko że też takie, no wabank. No wabank, no oczywiście. Bo to był podstawowy z Kowalem napastnik i bardzo bramkostrzelna ta para była zresztą. Najskuteczniejsza na Igrzyskach Olimpijskich. No ale wstawiłem Adama Grada za niego, którego później też pogoniłem. I Adaś jako taki jeszcze wtedy nie za bardzo znany w środowisku piłkarskim, tam w Łódzkim go znali z różnych melodii, nie tylko piłkarskich, strzelił bramkę na miarę zwycięstwa, na 1-0 i wygraliśmy z Turkami 1-0 i nie był potrzebny Juskowiak, a drużyna zdobyła kolejne 3 punkty. Także on się wtedy już zreflektował, że tutaj nie ma przelewek. Ale to tak jak mówię, to nie tylko o Andrzeja chodzi, bo on później się zmienił całkowicie i ja jemu ufałem. Przykłady tego to wszystkie mecze na igrzyskach i z finałem włącznie. Grał od początku do samego końca, strzelał z Kowalem bramkę za bramką, tak jak mówiłem. Rozpruli praktycznie worek z bramkami. Czyli trener potrafił postawić pogłaskać, wszystko. Pogłaskać, ale i przywalić. Tak, no, to było niesamowite. A tak właśnie porównując, można powiedzieć teraz, dzisiejsze czasy, mam na myśli kadrę pana trenera z 92 roku do obecnej kadry. Kogo by trener na przykład z obecnej kadry widział w swojej olimpijskiej, a kogo ewentualnie by teraz odrzucił, gdyby trener był teraz trenerem obecnej i kogo by wyrzucił? Tak patrząc pod kątem charakteru, bo piłkarsko to już pomijamy, nie? Ale pod kątem charakteru kogo by trener widział? Wiadomo, że mamy kilku bardzo ciekawych zawodników z wysokiej półki, z tym, że trzeba umieć do nich trafić tak samo. No to są ludzie, to nie są tylko piłkarze, to są przede wszystkim ludzie. I jak każdy młody człowiek,
ma we łbie pokręcone trochę, no i trzeba mu to wszystko ładnie poukładać, żeby wiedział, gdzie jest, po co i co ma robić. Nie to, co on chce, tylko co on ma robić. No a jeżeli się nie chce dostosować, no to niestety rączka i wyjazd. A taki Glik na przykład przydałby się w kadrze? Dałby radę? Glik, Błaszczykowski na przykład, Lewandowski? Tak mi się pierwsze... No powiedziałeś Glik o defensywę. Defensywę miałem bardzo mocną, bardzo mocną. Szanuję Glika, naprawdę bardzo ciekawy chłopak. Faktycznie taki z charakterem, ja lubiłem takich łobuziakowatych nawet. Z tym, że no miałby, tu by boisko decydowało, również i poza boiskiem. Bo tak jak mówię, miałem nieprawdopodobnie silną defensywę i w środku byłoby mu bardzo ciężko znaleźć miejsce. Przypomnę tylko Tomka Łapińskiego, to był na tej pozycji środkowy obrońca, czy cofnięty trochę, czy lekko przed. No, graliśmy trójką zawsze z tyłu. Czy Tomek Wałtoch, no to wybitny zawodnik przecież. No. I byłoby bardzo mu ciężko, ale a Pazdan? Drzwi były otwarte dla każdego. Łysy Pazdan z Legii? Znam tych ludzi. Pazdan przecież tam spod... Z Białegostoku. Tak, z Białegostoku, z Podlasia. Tam ludzie stamtąd mają charakter. Ale to tak jak mówię, no... Też ciężko by było. Też byłoby ciężko, bo to co powiedziałem, tych dwóch co wymieniłem, i Łapiński, i Wałdoch, to była czołówka europejska. Europejska, a nawet wchodząca w czołówkę światową. Po prostu zawodnicy, którzy byli obdarzeni wszystkim tym, co powinien mieć środkowy obrońca. No Łapińskiemu tylko zabrakło wyjazdu za granicę, nie? On nie chciał specjalnie. On nie chciał, no właśnie. On mógł jechać już kilkadziesiąt razy wyjechać za granicę. On po prostu, Tomek, nie chciał. No. On wolał być tam u siebie, w łódzkich Pieleszach i tam po prostu się kręcić. No i strach przed lataniem. Też trener opisał dobrą sytuację. To już katastrofa. Tam. Samolot dla niego to było jak diabeł gdzieś na daszku i jak zobaczył, to drgawek dostawał. Także tutaj ja musiałem go jak dzieciaka praktycznie układać do snu, żeby on wsiadł w samolot, bo nie chciał. Mówi trenerze, ja nie lecę, ja nie... Trudno, nie będę grał, trener mnie wyrzuci. Aż tak potrafię. Tak, ja mówię, ale ja nie, ja tak, ja się przyznaję do tego, ja się tak boję, że ja nie, mówię, Tomek, będę cię trzymał za roczkę cały czas. No. Albo pozwolę ci trzy browary walnąć w samolocie i zrzepisz się lekko i dasz radę jakoś. Ale to były kłopoty z nim nieprawdopodobne. A później wychodził na boisko i zupełnie inny człowiek. Zupełnie. No to ten, kto by go nakręcił przed meczem, właśnie przed wejściem do samolotu, w samolocie, po samolocie zaraz, to powiedział, nie no, ten facet musi jechać do psychiatryka, dam go jakieś badania, jakieś prochy, coś takiego, bo on się nie nadaje. A on dostawał później no, zupełnie jakiegoś tam dopalacza takiego, że wychodził na boisko i... I przecinek. Nie, on to nie był właśnie zawodnik tego typu, że ciął równo z trawą. On nie musiał tego robić. On miał taką szybkość, taki start w ogóle z miejsca, że on wygrywał z napastnikami, jak były sprawdziany szybkościowe, na 5 metrach to praktycznie każdego robił.
na dyszce tak samo, no, nieprawdopodobny start miał. I on tylko zrobił jakiś ruch tam, jak napastnik na niego szedł, sprowokował go, żeby piłka mu odskoczyła trochę i on już był przy tej piłce, tamten nie zdążył do niej dobiec, a on już ją miał, już mówi, no co frajerze teraz, no teraz to się możemy pobawić. No i robił z nią co chciał, już ją tam rozgrywał, już szła dalej. I, także on nie musiał tego robić. Miałem takich, co tam jechali równiutko, ale on nie musiał tego robić. On to po prostu robił czysto, bo miał takie predyspozycje, no nieprawdopodobne predyspozycje szybkościowe i to go właśnie stawiało bardzo, bardzo, bardzo wysoko w hierarchii właśnie gry na środku obrony. A jak już też troszkę rozmawialiśmy poza kamerą odnośnie kadry Nawałki obecnej, a w porównaniu do kadry trenera, którą trener prowadził, jakby tak trener miał porównać sobie. No, wspominał trener też nieraz w wywiadzie, że jeszcze brakuje im sporo. Jak, czy nadal trener podtrzymuje tą opinię, jak trener to widzi po tych występach na Euro i tak dalej? Brakuje, no jakby nic nie brakowało, to by mistrza Europy zdobyli. A okazało się, że... Ćwierćfinał to za mało. Brakuje, no pewnie, że jak się jedzie na mistrzostwa Europy, to nie po to, żeby grać w ćwierćfinale. To był po latach jakiś bardzo duży krok do przodu, bardzo duży, ale to nie był jakiś olbrzymi sukces. Ja myślę, że tą drużynę stać na więcej, z tym, że Adam Nawałka musi wykrzesać z nich wszystko to, co w tych ludziach siedzi. Oni muszą jednak nieraz więcej słuchać, częściej właśnie słuchać tego, co on mówi, co on od nich oczekuje, a nie to, co oni sobie chcą pograć tam na boisku. To nie są wirtuozi piłki, którzy bez trenera, bez niczego mogą sobie tam praktycznie każdego w Europie ograć, bo tak nie ma. Tak nie ma i tak nie będzie. I tu musi dojść do tych indywidualności, których mamy, jeszcze więcej takiego serducha, więcej zaangażowania, więcej tego charakteru takiego polskiego. I wtedy można myśleć jeszcze o różnych wyższych sprawach. No, oby tak się stało, jak dobrze się poskłada. Wejdziemy do Mistrzostw Świata i tam niech zaczną pokazywać jeszcze większe jakieś swoje umiejętności. No, tam Rosja będzie jakimś sprawdzianem dla nas, nie? Tak myślę, że będziemy mogli sprawdzić, na co tą kadrę stać po tych Mistrzostwach Europy. Na pewno, oczywiście, że tak. I przede wszystkim no, tam nie będzie tylko drużyn europejskich, tylko to są Mistrzostwa Świata i będą różne style i różni ludzie, różne przygotowanie, warunki fizyczne. To jest niezmiernie istotne. No, drużyna musi być przede wszystkim zdecydowanie lepiej przygotowana pod względem motorycznym, fizycznym. Jeżeli to będzie tak wyglądało jak na Mistrzostwa Europy, że zdechlaki w drugich połowach, to nie ma po co tam jechać. Tak, podpytam o tematykę, o temat, który pojawił się w mediach dość często jakiś czas temu, związany też z kadrą, mianowicie afera alkoholowa. Była taka sytuacja u trenera, że tak powiem, ten alkohol gdzieś tam się pojawiał w kwestiach kadry czy nie kadry w różnych sytuacjach. I teraz pytanie, czy w stosunku do tego, co gdzieś tam pojawiało się teraz w mediach, a w porównaniu do tego, co było kiedyś, czy to w ogóle warto było z tego robić aż taką aferę, czy jakby trener to załatwił, tak jako będąc trenerem? Jak ja się załatwiało takie sprawy? Ja miałem grupę pościgową wewnętrzną zawodników, którzy powiedziałem, wy najpierw między sobą załatwiacie sprawy, o których ja i tak wiem. Ale jeżeli ja zobaczę, że z tego waszego załatwienia sprawy nic nie wynika, to wtedy ja wkraczam, a wtedy
to bójta się wójta. Wtedy to chować się pod tapczany do szaf, gdzie tylko można. Bo będzie zabawa na cztery fajery. Czyli tak powinni to rozwiązać, załatwić to między sobą, a nie jakieś... W środku, między sobą. No bo nazwiska nie zostały ujawnione w końcu. Jest kapitan, jest tam inni ludzie są i powinni to po prostu poukładać, wygłaskać, przyjść później do trenera, powiedzieć: panie trenerze, meldujemy, że wszystko załatwione. Wszystko jest poukładane, wszystko załatwione i a to, czy Lewandowski się, to się nigdy więcej nie powtórzy. Czy Lewandowski mógł to załatwić, skoro teoretycznie się mówi, że on w tym nie uczestniczy, bo nie pije alkoholu, czy tam krychowiak, czy oni mogli to załatwić? Jak mogło być to załatwione? Bo to jest ciekawe. A co znaczy, czy mógł to załatwić? To po co jest kapitanem? No właśnie, to też jest. Jeżeli jest kapitanem, to nie po to, tylko żeby do zdjęcia wystawiał i mówiło się i w reklamach występował, tylko po to, że on ma załatwiać takie rzeczy. Miłe, fajnie, garniturek, muszka, tutaj cygarko to nie, ale tam powiedzmy przy bufeciku z jakimiś kobitkami ładnymi. Albo po prostu brać brudy własne, wewnętrzne. Czyli powinien wziąć na swoje barki to? To powinien wziąć jeszcze jakiegoś tam sobie pomagiera wziąć tak samo. Czy wcześniej trener powinien wytypować. I oni to załatwiają i koniec. Ja miałem to poukładane w reprezentacji olimpijskiej i w pierwszej. Ja nie musiałem sięgać do ostateczności nieraz, bo wiedziałem o tym, że oni to muszą załatwić w swoim tam wewnętrznym gronie. A trener miał takiego od załatwiania czarnej roboty Alek Kłak? No to nie tylko, no bo jeden fizyczny, ale inni też musieli być umysłowi, żeby... No tak, no wiadomo, ale takiej roboty był chyba on, co? A jak nie trafiało tam do niektórych ludzi, no to Alek za ucho złapał, podniósł jedną ręką klienta do góry, no i spytał, czy mam coś jeszcze więcej zrobić, no i tamten już sikał po gaciach, no i tyle. No i to samo było i w reprezentacji, i w klubowych drużynach. Także no, to muszą być sprawy załatwiane wewnętrznie. Nie wolno z tego robić afer, że w samolocie lecą, tam wypili po lampce wina, czy tam po dwa piwa i już afera na cztery fajery. No za Franka Smuty była chyba taka afera tego typu, że gdzieś tam no tak, Michał Szybako, Borus, no ale to jest bzdura, totalna bzdura. Chciałem zapytać o Roberta Lewandowskiego. Trener miał okazję w Zniczu Pruszków trenować go. Jak trener ocenia jego rozwój? No bo trochę czasu minęło, dzisiaj gra w Bayernie, jeden z najlepszych napastników na świecie. Jak to wyglądało wtedy, za czasów trenera w Zniczu Pruszków? Na pewno w Zniczu był najlepszym napastnikiem. Zresztą od razu wszystkim działaczom mówiłem, jak mówili o tym, że a to sprzedamy tam jednego, drugiego, tam Wiśniewskiego, tam właśnie lewego. Ja powiedziałem, chyba mówię, panowie, na lewym będziecie mieli Kasiorę, to jest doskonały chłopak, ale ten Wiśnia to jest Wiśnia, prawdziwa Wiśnia. To jest taki szaraczek po prostu, no. Ale my tam mamy oferty, ja mówię, oferty to na targiecie, no to tam będziecie te oferty wystawiali. Tu macie Grajcara po prostu, jest nim lewy. Ja powoli lewego przygotowywałem do tego, żeby zmienić mu klub i przygotowywałem mu między innymi Lecha Poznań właśnie, żeby tam się odbił. Mówiłem, zresztą przewidziałem mu tą karierę, że szybko w lidze zacznie grać, później reprezentacja, a później mówię za granicę gdzieś. No. Z tym najlepszym zawodnikiem na świecie to tak wiesz, to wyhamuj trochę, bo brakuje mu. Jeszcze dużo mu brakuje. I on sam o tym dokładnie wie. Ma
wielkie predyspozycje do tego, żeby być bardzo skutecznym, ale musi grać z bardzo mądrymi zawodnikami, którzy mu mądrze dogrywają piłki i stwarzają sytuacje. A jeżeli nie, to mamy wtedy komedię o dramaty typu reprezentacja z Kazachstanem albo z Armenią. No. A Bayern to dobre miejsce dla niego? Bardzo dobre. Czy powinien szukać czegoś lepszego? To znaczy bardzo lepszego, ciężko, dobre. Ale... To bardzo dobre miejsce. Tam nauczył się wszystkiego praktycznie, czego powinien zawodnik się nauczyć w piłce. Od dyscypliny poprzez ustawienie, taktykę. No wszystko to, co jest związane z piłką nożną. Dostał sam miód praktycznie taki piłkarski, ale gdyby na przykład po Niemczech trafiła mu się Hiszpania, czyli no taka typowo techniczna piłka, nie schematy, nie dyscyplina taka taktyczna do wyrachowania na boisku, to z Lewusa by się zrobił jeszcze prawus nawet, bo tam by jeszcze zyskał więcej, no nie mogę powiedzieć tego słowa techniki, bo techniki jak się nie nauczy za młodu, to później to już można w niego tam wlewać, ale siadłe mleko. Ale to już i tak dupa będzie. Ale zdecydowanie więcej by się nauczył właśnie takiej gry kombinowanej, kombinacyjnej. No, opartej na przede wszystkim umiejętnościach technicznych, bo tam ta piłka na tym bazuje. I czy takie Paris Saint-Germain, gdzie trafił Trychowiak, tam powinien lewy trafić, tam by było, bo tam jest, no, kotlety mielone są, no, tam z całego świata są piłkarze i on jakby tam trafił, tam by, myślę, żeby sobie znalazł miejsce i tam by jeszcze mógł nawet jeszcze lepiej zafunkcjonować i zaistnieć. Ale to jest wybór piłkarza, nie tylko, ale klubów przede wszystkim, no i tych, którzy prowadzą go. Zapytać chciałem teraz o pana ukochany klub, Legię. Troszkę nawiążę teraz do Legii. Wspominał trener, gdzieś też w wywiadach czytałem, że ten poziom naszej piłki no nie jest zbyt wysoki, ale tak, no Legia, mistrzostwo, awans do Ligi Mistrzów po 20 latach ponad. Ta kadra, no powiedzmy, też niby jakoś tam idzie w dobrą stronę. Więc teraz pytanie, nadal trener uważa, że ten poziom jest niski, czy trochę się poprawiło? Co, jakby to teraz ocenić? Poprawił się bufet na meczach Ekstraklasy. Natomiast co się mogło poprawić? Co tam nagle przyjechało kilkunastu Argentyńczyków, Hiszpanów, nie wiem, Niemców, Anglików i wzmocnili naszą Ekstraklasę? Przyjeżdżają szroty, no po prostu. To, co gdzieś tam wykręcą, już się nie nadaje, no to mówią, to jest na sprzedaż i to trafia do polskiej ligi, no bo po prostu polskiej ligi nie stać na lepszych zawodników. A samo się tak na strzał w palec nic nie poprawi. No to tak jak mówię, to można kanapeczki lepsze przygotować, o. Zamiast czerwonego wilka to jakiś bimberek dobry albo coś innego. No ale ten awans się chyba z niczego nie wziął. Czy przypadek? Awans do Ligi Mistrzów. No dobrze, umówmy się, że
Legia nie miała takiego jakiegoś tam przeciwnika no, z kosmosu. No nie. Tylko to był przeciwnik w zasięgu Legii. I dobrze, że to w efekcie końcowym tak się stało. Także... Ale to nie świadczy o tym, że podniósł się poziom. I to w Legii, w innych drużynach. To jest nieprawda. Ja się z tego wcale nie wycofuję. Musi po prostu zmienić się jeszcze wiele różnych elementów. Inaczej zacząć to musi funkcjonować. I wtedy można mówić o tym, że poziom będzie się podnosił. Przede wszystkim w polskiej lidze muszą grać przede wszystkim Polacy. To jest element zasadniczy, panowie prezesi. Polacy, nie Volksdeutsche, nie polskiego pochodzenia jacyś, tylko Polacy z polskich niższych klas, albo wychowankowie, albo ci, którzy gdzieś za granicą grali i wrócili do kraju, oni muszą grać i wtedy będzie się automatycznie i w sposób naturalny oni będą rozwijać się i automatycznie będzie się podnosił poziom naszego futbolu rodzimego. Od dna aż do samej góry, do samego wierzchołka. Przejdę teraz do tematu, który... Pytanie, czy dla pana już jest zamknięty, czy nadal coś będzie się w tym temacie działo? Chodzi mi o temat korupcyjny, który gdzieś tam w pana życiorysie się pojawił. Temat teoretycznie już zamknięty, jeżeli chodzi o chyba, bo pan się poddał karze, tak? Już dobrowolnie. Tak. Ta sprawa została w zasadzie rozstrzygnięta, zawieszenie było. Już jest też chyba po zawieszeniu, tak? Wszystko minęło. Więc teraz pytanie, temat już został zamknięty, nie chce pan do tego wracać, czy to jest jeszcze, bo wspominał też pan w jakimś wywiadzie z tego, co czytałem, że no ma pan jeszcze trochę w zanadrzu, że tak powiem, takich asów w rękawie, które no, mogłyby trochę zacząć tym środowiskiem. I teraz pytanie, coś jeszcze pan będzie chciał z tym robić, czy zostawiamy to i szkoda już zdrowia na to wszystko? Nad tym się zastanowię, czy to jeszcze wrócę do tego. Jeżeli prokuratura nie wraca, jeżeli policja i inne służby też nie ruszają, to z jakiego powodu ja mam nagle być jakimś psem dochodzeniowo-śledczym i ujawniać jeszcze jakieś rzeczy, o których wiem, oczywiście, że wiem. I nie wszyscy zostali ukarani właściwie, albo w ogóle nie zostali ukarani. Albo byli tacy cwani, jak wielu takich, no co bardzo znane nazwiska w polskim środowisku piłkarskim, i tu zastrzelę niektórych, którzy pojechali, dupę obrabiali innym, sprzedawali innych, po to, żeby własną wybielić, żeby samemu nie trafić, żeby ich nie zatrzasnęli, no. I takich było sporo. I o tych ludziach wiem, znam ich. Wiem, co robili wcześniej i wiem o tym, że jeździli i nawet w jakie dni, o której godzinie byli we Wrocławiu i pruli się. Pruli, 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 aż im tylko poszewki odpadały, no. Czyli na razie temat zamykamy. Ale raczej. Na razie jest spokojnie, no. Teraz zbliżają się święta, nie będziemy... No o, tak. O puszce mówili, bo... Otwierali puszkę Pandory. Tak, bo otwierać trzeba teraz paczuszki z prezentami, a nie paczuszki z petardami. Zacznę teraz od jeszcze... Nawiążę jeszcze teraz do tematu pana książki, bo pojawiła się nowa książka. Jest jedna pierwsza, którą pan wydał na temat swojego życiorysu, później pojawiła się druga książka. Jak pan ją ocenia, jeżeli chodzi o w porównaniu do poprzedniej? Dlaczego warto po nią sięgnąć? Czym ona też się różni? I co w niej takiego jest, że faktycznie warto jeszcze czytać dalsze losy tego pana zdarzeń? To jest tak jakby druga część takiej wyrwanej biografii. To nie są już losy całkowicie opisane moje od jakiegoś okresu
też do pewnego, tylko wybrane jakieś zdarzenia. Jest z tych zdarzeń jeszcze całe mnóstwo ze związanych nie tylko z piłką i z elementami pozapiłkarskimi. Ta ostatnia książka, nowa, ostatnia, Jak goliłem frajerów, jest o tyle ciekawa, że tam przeczytacie Państwo bardzo dobrym takim, bardzo sympatycznie czytającym się nurcie tekstowym o piłce, o pieniądzach krążących w piłce, a wiemy, że krążyły w różny sposób i tam jest trochę opowiedziane o tym, jak krążyły, w jakich pojemnikach, na przykład w pudełkach po butach piłkarskich. Ale oprócz tego, jak krążyły różne rzeczy tego typu właśnie poza granicami. Pisze o UEFie, o FIFie, o ludziach tych, którzy zarządzali tymi organizacjami największymi, których osobiście znałem, z którymi się osobiście spotykałem i o wielu różnych rzeczach rozmawiałem. I tam w tej książce właśnie pisze o tym. No i oczywiście kobitki nasze kochane. No. I kobitki, które kręcą się tam, gdzie jest piłeczka, no i kasiorka, no to one są takie milutkie, takie kochaniutkie. Niech się panie nie pogniewają w tym momencie, no ale taka jest prawda. No. Kto nie lubi sobie robić ładnych zdjęć na tle tłumów ludzi, świateł, pięknych facetów, no i piękne panie wtedy błyszczą jeszcze bardziej. No i kobiety i te trzy elementy są tam bardzo dokładnie poruszane. Także zachęcam do tej lektury. Mogą być to bardzo ciekawe prezenty dla fanów piłki, dla fanów tego, co się dzieje wokół piłki. I jest tam wiele różnych spraw wyjaśnionych, między innymi czy poruszonych o tym, jak nagle wspaniałe FBI ścigało najmożniejszych piłki światowej i wszystko o nich prawie wiedzieli. Też tam jest wyjaśnione parę spraw, parę elementów. Także zachęcam jeszcze raz gorąco, nie będę opowiadał w szczegółach, bo no nie, zostawmy bez sensu dla tych, którzy tą książeczkę sobie do podusi wezmą i będą ją czytali. Zapewniam tylko o jednym. Jak zacznie ktoś, nie oderwie się od niej i nie skończy, dopóki nie zobaczy, że to ostatnia strona. Objętość ta sama, co i pierwszej. Warto przeczytać, bo to daje taki dobry ciąg. Ciągi są różne, ale ten ciąg jest bardzo miły. Od razu chciałem tak powiedzieć, że prawdopodobnie, jeżeli się uda, to będę miał tutaj do konkursu, może jakiegoś zorganizuję jakiś konkurs tutaj z nową książką trenera, z jego podpisem, także możliwe, że będzie do wygrania. Także postaram się coś tutaj wskórać w tej sprawie. Trenerze, jeszcze takie pytanko, bo też pojawiło się odnośnie tak tej książki, no bo tam troszkę taka kłótnia powstała z jednym z portali w sumie, jeżeli trener kojarzy. Weszło Krzysztof Stanowski, gdzieś tam kilka zarzutów miał co do autentyczności niektórych zdarzeń. Jak trener się tam odniesie do tego? Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, Krzysiu, weź się tam przebadaj dokładnie, bo neurologicznie i
niech ci zbadają trochę tą czaszkę, bo tam chyba gdzieś, nie wiem, ja ci tego nie chciałbym wykrakać, ale tam chyba jakiś mały guzik jest, który naciska tam na trochę na pewne unerwienia, bo po prostu pieprzysz głupoty i ludziom chcesz mącić w głowach. Tam chodzi o to, że jak prowadziłem reprezentację Syrii, pojechałem z reprezentacją do Jordanii i prosto z Jordanii do Saudi Arabii na towarzyskie mecze. I że z Saudyjczykami nie wygrałem meczu, tylko że tam, czy on mówi, że remis jakiś, czy coś takiego, no w ogóle niezorientowany facet kompletnie. On Araba na oczy, na żywo nie widział, bo jak zobaczy w telewizji, że mówią o państwie islamskim, to się chowa do łazienki. I to prawda, była oczywiście, to była wielka sensacja, że żeśmy ograli. Holendrzy, którzy prowadzili reprezentację wtedy saudyjską, machali głowami, co się stało. Saudyjczycy, których znałem tam, no prezesi, już wstępne rozmowy toczyły się, czy ja bym sobie tam nie zmienił miejsca. Zagrałem później z Jemenem, 3 dni później, który też był tam w tym samym hotelu. No i puknąłem ich swoją reprezentacją 7-0. No więc na drugi dzień zwolnili tego trenera. Powiedzieli, żeby lepiej do Jemenu nie wracał, bo już mogą tylko przyjechać jego najbliżsi po jego ciało. A mnie, żebym natychmiast jechał z nimi, że wszystko będzie załatwione. I faktycznie tam co dziennie, co godzinę, co półtorej już się umawiali ze mną, jakąś kawę piliśmy i tam jakieś kolejne informacje, co mi oferują. Także to, co tam było napisane, jeśli chodzi akurat o to, co kwestionuje kolega redaktor Krzysio, to jest całkowita, stuprocentowa prawda. Dziwię mu się, że miał takie chwilowe zaćmienie słońca. Panie trenerze, no to wyjaśniliśmy tą sprawę i w zasadzie chciałem zapytać tak na sam koniec, jakie są dalsze trenera plany, bo ciekawy jestem, co dalej z trenerem będzie się działo. Janusz Wójcik wraca na ławkę. Janusz Wójcik, co będzie teraz robił? Książki dwie już poszły, są wydane. No już mnie wydawca mówi, że się szykował może na trzecią. No właśnie. Bo tak jak ja opowiadałem, spotykałem się z tym, który pomagał mi to redagować, z dziennikarzem, Przemkiem Ofiarą, to mówi, że trener ma tyle informacji najrozmaitszych i to tak ciekawych, że można jeszcze pisać i pisać spokojnie dalej. No ale to pomyślimy o tym, zobaczymy, jak będzie ta książka się sprzedawała, jak ona pójdzie w obieg, bo pierwsza to był rekord świata w ogóle. Nikt się tego nie spodziewał. No i polecam tą drugą państwu. To tak samo jest naprawdę, no, czekolada z orzeszkami laskowymi, to mało jeszcze, no, miodzik. No ale wrócę do pytania. Minął termin karencji takiej, nazwijmy to w ten sposób, tak, którą miałem. PZPN-ie mi ciągle mówiono, że ona trwa. I tak mnie zwodzono, chociaż moi adwokaci zbadali to, rozmawiali tam w związku i dochodziło do kłótni. Dochodziło do różnych takich, no, nieciekawych ocen właśnie tej ekipy, która tam się tym zajmowała. No bardzo negatywnych, powiem. No ale trudno, żeby były inne, jeżeli faceci wiedzieli o tym, że karencja się skończyła,
a oni mówili, że nie, że jeszcze trwa. Czyli kłamstwo w żywe oczy. Karencja się skończyła, informuję wszystkich Państwa również. Też sprawdzajcie, jak jesteście informowani przez różnych niby prawdomównych. 16 czerwca, czyli pół roku temu. No i wreszcie przycisnąłem tam ludzi odpowiednich w związku do muru. I powiedziano, że sprawa zostanie na dniach po prostu załatwiona, wyjaśniona, czyli wznowienie licencji. No i co, do boju, no i wujo rusza do boju. Czyli wracamy, tak? No pewnie, że wracamy. No a gdzie mam wracać? No, jaki plan? Jest do baru kowbojskiego. Jest jakaś propozycja już? Jakaś szansa gdzieś na jakąś ławkę? Propozycje to zaczną się pewnie jakieś, ale jeżeli nie będzie jakichś ciekawych propozycji w kraju, to wyjadę za granicę. Wyjadę za granicę i od razu mogę powiedzieć, że będę się kierował w stronę te wschodnie, blisko wschodnie. Nie boi się dalej? Tam jechać? W tamte strony? Nie, bo tam ja znam mentalność tych ludzi. Oni znają mnie doskonale. Ja tam byłem wybierany kilkakrotnie trenerem roku w ogóle Półwyspu Arabskiego i tak dalej. To są normalni ludzie. Nie wszyscy są tam terrorystami. To są normalni ludzie, którzy chcą spokoju, chcą normalnie żyć i żyją, rozwijają się i to jak. I trzeba się z nimi tylko umieć dogadać. Ja nie mówię o tych, co strzelają i tak dalej. Bo ci, co strzelają, to trzeba do nich strzelać, tylko celniej. No. On strzeli raz, następny strzał to fiki leży i koniec. Natomiast ci ludzie, którzy z którymi ja tam się spotykałem, tak jak mówię, cały Półwysep Arabski, to sam Miodzio polecam na czasy, na różnego rodzaju wyjazdy takie turystyczne, bo jest co zwiedzać i zobaczyć po prostu można no, inny świat kompletnie. Żadne Paryżewo, za przeproszeniem, żadne Londyny, żadne tam jakieś inne w Europie, a już nie mówię tam o jakichś miastach w Stanach, nie pasują do miast takich jak Dubaj, jak miasta w Saudii, jak Bahrajnie. No, przepiękne okolice, czyściutko i cudownie. No, a poza tym ciągle podnoszący się poziom piłki. Oni inwestowali w piłkę, inwestują i będą inwestować. No, przecież w 2022 roku mamy Mistrzostwa Świata w Katarze. No właśnie. Na Wyspach będą grali. No. Może trener jeszcze tam trafi do którejś reprezentacji? Bardzo chętnie. Otwarty jestem całkowicie. Ja mam znakomite kontakty z Katarczykami. Znakomite. I powiedziałem wprost, że jestem gotowy w każdej chwili do tego, żeby ich zacząć przygotowywać i podjąć rękawice. Oni mnie, tak jak mówiłem, szanują. Ja ich i po prostu rozumiemy się wzajemnie doskonale. Także normalni ludzie, powtarzam jeszcze raz, normalni ludzie. Panie trenerze, bardzo dziękuję za tą rozmowę, super. Sądzę, że właśnie tych historii to ma trener mnóstwo. Zapraszamy do czytania książki tej nowej. Możliwe, że też do następnej. Czekamy na rozwój wydarzeń, gdzie trener, że tak powiem, pojawi się na ławce. Albo napisze, to wszedłem w ten. No. Albo napisze książkę następną, chociaż ciężko będzie gdzieś, gdzie będę prowadził jakąś drużynę. No właśnie, może ale gdzieś z podróży, jakoś w podróżu. Też to. Jakbym jeszcze opowiedział te historie, które działy się w Syrii dokładnie, w Libanie,
do którego no, bardzo często wjeżdżałem i do Bejrutu dokładnie. Czy pobyt na Cyprze ze swoimi zawodnikami przecież. Kowal Majak i ten. I Kowal Majak był i ktoś jeszcze? Michalski. I Michalski właśnie, Radek Michalski. No, uznani za najlepszych obcokrajowców. Znakomicie grali, proszę. Mała kolonia polska. Tak, no grali doskonale i co chcieliśmy, to robiliśmy tam w tej lidze. Także no bardzo się cieszę, dziękuję za rozmowę. Mam prośbę, podpis na piłeczce i książeczkę podpiszemy. Ja dziękuję również i zachęcam do oglądania, do czytania. No i pewnie będziemy jeszcze coś dla Państwa robili, nagrywali. Gdzieś tu się podpisać proszę. Tutaj mamy pierwszą książeczkę trenera, drugą będziemy mieli pewnie w konkursie. To dla kogo? To po prostu imię, nazwisko. Machnąć ładnie, bo to jest dla widzów, futbolowni. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No, trener Wójcik nie ma co ukrywać. Tutaj ma tyle historii, że pewnie jeszcze byśmy mogli tu z godzinę rozmawiać, no ale zostawimy sobie na następną okazję najwyżej. Tak jak mówię, może konkursik się pojawi z książką. Tutaj książeczkę jeszcze trener podpisze. Ja tu zabieram. Oglądajcie, zgłaszajcie się albo piszcie do futbolowni. Dawajcie znać, jak Wam się podoba. Nie? Piszcie pytania, które chcecie, żeby tutaj redaktor mnie zadawał przy następnej okazji. No, to może na wszystkie odpowiem, od razu mówię. Na wszystkie nie ma takiego tematu, który byście poruszyli, żebym ja go nie. To dawajcie ostre pytania i. Jedziemy po bandzie, no i tyle. Trener tutaj potrafi powiedzieć konkretnie w trzech słowach, co myśli na dany temat. Bardzo konkretnie. No. Dla futbolowni może być. Myślę, że następny odcinek wkrótce. Jeżeli Wam się podobało, dawajcie lajki, subskrybujcie kanał. Zapraszam Was też na Facebooka. Tam też przyda się Wasza aktywność. Tam też częściej pojawiają się jakieś posty. Wywiady może nie są tak często na kanale, ale staram się, żeby to już było bardziej konkretnie. Także mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jeżeli będziecie się też tutaj uaktywniać, ja też postaram się robić coraz więcej tych wywiadów, bo nie ukrywam, że robię to dla Was. Oczywiście dla siebie też fajnie się spotkać z trenerem, ale nie ukrywam, że tutaj głównie zależy mi na tym, żebyście Wy pokazali, że Wam się to podoba, a ja będę starał się dalej tutaj w tej sprawie działać. Dzięki bardzo, dziękuję trenerze. Wójt. A Wy wójta się nie bójta. Bardzo dziękuję. Dzięki pięknie i Wam. Dzięki. Ciao. Bardzo.